Bumerangiem Polskim odwiedzamy biuro podróży ATT na Edgecliff w Sydney. Biuro to obchodzi 25-lecie działalności. Rezerwacja jest potwierdzona, nie ma żadnych zmian. Życzę przyjemnej podróży. Do widzenia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się z biura podróży All Tours and Travel w Edgecliff. Nazywam się Barbara Koryzna-Kijowski i prowadzę to biuro od 25 lat. Historia biura jest trochę inna niż innych typowych biur polonijnych. Biuro przejęliśmy, kiedy jego lokalizacja była w dzielnicy King's Cross w centralnym Sydney, gdzie przebywało bardzo dużo turystów przyjeżdżających ze wszystkich części świata. I główną naszą działalnością była sprzedaż produktów turystycznych w Australii. To pomogło mi powiększyć moją wiedzę o tym kraju i w tej chwili, gdzie główną naszą klientelą są Polacy, oprócz typowych podróży do Polski, jesteśmy ekspertami w turystyce przyjazdowej do Australii, jak również wielu naszych klientów korzysta z wakacji w kraju, w którym teraz mieszkamy. Moją pasją była zawsze turystyka. Skończyłam studia w tym kierunku i zaczęłam pracować w polskich liniach lotniczych w dziale charterów. Praca ta była marzeniem każdego młodego człowieka w Polsce i umożliwiła mi zwiedzenie prawie całego świata przed nawet przylotem do Australii. I to był początek. Po przylocie do Australii dostałam propozycję pracy w biurze Kontal, którego byłam menadżerem przez 4 lata. Był to okres, kiedy do Australii, szczególnie do Sydney, przyleciało bardzo wielu Polaków i młodych rodzin. Praca ta dała mi możliwość poznania tych ludzi i nawiązania przyjaźni, kontaktów, które utrzymują się do tej pory. W momencie, kiedy zaczęły mnie interesować inne aspekty turystyki, nie tylko rynek polski, postanowiliśmy wtedy z moim mężem rozpocząć działalność na własną rękę. Nadarzyła się okazja przejęcia biura All Tours and Travel w King's Cross. Była to bardzo ciekawa, nowa oferta z tego powodu, że rozszerzaliśmy swoje horyzonty, sprzedając nie tylko typową turystykę do Polski, ale również Australię. W biurze na King's Crossie pojawiało się bardzo dużo klientów z całego świata, którzy wykupywali wycieczki po Australii. Praca w All Tours and Travel pozwoliła mi zapoznać się z atrakcjami turystycznymi Australii, które mogłam przekazać naszym klientom, szczególnie polskim, którzy coraz bardziej zaczęli się interesować wyjazdami w kraju, w którym mieszkają. Jestem bardzo dumna z tej 25. rocznicy, ale sukces biura jest wynikiem pracy zespołowej. Szczególnie chciałabym tutaj wspomnieć panią Renatę, z którą pracujemy razem od 10 lat i naprawdę
bez niej byłoby biuro nie byłoby tym samym biurem. Chciałabym Państwu przedstawić Panią Renatę, z którą współpracujemy od 10 lat razem. I może Renata byś opowiedziała, co się dzieje ostatnio nowego w turystyce, no szczególnie do Polski. Oczywiście. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Miło mi i gratulacje Basiu, 25 lat w biznesie. Wspaniały sukces. Dziękuję. I również jestem częścią tego sukcesu, jak wspominałaś, około 10 lat pracujemy razem. Dziękuję, wspaniale. Obie z Basią jesteśmy specjalistki, każda z nas robi coś innego, uzupełniamy się, czyli ja zajmuję się głównie biletami i wysyłką Państwa podróże nie tylko do Polski, ale dookoła świata, gdziekolwiek na świecie, w naszym biurze robi się wszystko. Basia specjalizuje się głównie tak zwanymi package'ami, czyli wyspy południowe na Pacyfiku, również wycieczki nie tylko do Polski czy innej części świata, jak również sprowadzamy turystów z Polski. Mile widziani, zawsze zapraszamy. Basia specjalizuje się właśnie w takiej turystyce obwożenia po całej Australii i nie tylko. A z nowości ostatnio nasze linie lotnicze, którymi najczęściej lubimy wysłać Państwa do Polski czy Europy, Lufthansa polecana, Singapore Airlines, Austrian Airlines czy Swiss Airlines. Polacy również często latają bezpośrednio z jednym połączeniem ostatnio przez Dubaj Emiratami. Chciałam tylko Państwu wspomnieć o nowościach Premium Economy klasa, czyli trochę lepsza klasa od ekonomicznej klasy, gdzie macie lepszą wygodę, a zwłaszcza na długim odcinku pomiędzy powiedzmy Singapurem czy Hongkongiem, tam gdzie wysyłamy Państwa. Emiraty, świetna linia, ale nie mają tej możliwości premium economy. Niewiele ponad 3000 mogą Państwo lecieć, wspaniale, dużo większe siedzenia, wygoda z podnóżkiem. Ponad 3000 jesteśmy w Europie. Wygodnie i niedrogo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.